Słuchaj, to weskito, będzie dynamit, bo jest tak, że jest taka legenda o starym, śpiącym na dnie morza. niedźwiedziu, bo jak wszyscy dobrze wiemy, właśnie z tej przedszkolnej pieśni, tak? Bo w przedszkolu, nie wiem czy wy, ale ja uczyłem się właśnie starych, legendarnych pieśni o potworach z dna morza. Dokładnie. I to były tak zwane dynamity. O co mi chodzi? Że właśnie ten niedźwiedź był nie tylko jednym z bohaterów tych legend. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale była pieśń, mydło, wszystko myje, nawet uszy i szyję. Dokładnie. To była. Legendarna pieśń o rycerzu imieniem Mydło, który tak, jak walczył z przeciwnikami, to aż mu piana spyska leciała, i aż ten pot, i jak wszyscy mówili, że on po prostu jak walczył z ludźmi, to ich mył. Dokładnie, a później z uszu i szyi robił sobie naszyjnik. Wyobraźcie sobie, to strasznie niewygodne musiało być. Takie wiecie, wałki, szynki sobie wyobraźcie, takie walce, i uszy pomiędzy i jak chodził to to tak Dziwnie klepało w każdym razie to było bardzo nieprzydatne w zasadzkach. Oj, bardzo nieprzydatne, bo jak on brał taki naszyjnik yy, na zasadzkę, no to jakieś ucho zawsze mogło strzelić z ucha, tak? Dokładnie. Ucho szło do komendanta na Makowiec i tam się wysprzęglało z całego planu. Także nie był to bardzo przydatny atrybut. No, jeszcze, a wracając do tych. Pieśni e, przedszkolnych, to mieliśmy taką pieśń. Bo nie wiem, czy pamiętacie, to było już tak bardziej pieśń o przestrodze, o pewnym wędrowcu, e, który szedł przy drodze. Nie miał ani ręki, ani nogi. E, był to tak zwany lisek, który poddał się już w życiu, bo chciał oddać ogon nie wiadomo komu. Nie dbał już o to. Miał to totalnie gdzieś. I właśnie. Ta pieśń: Lisek, lisek idzie koło drogi. Nie ma ręki ani nogi. Lisek, lisek ogon ma. Nie wiadomo komu da. I patrząc na to, ten lisek musi być naprawdę już załamany życiem, bo może stracił rękę i nogę. Ale nadal ma dwie łapy. Jakby, dobrze wiemy, że ewidentnie jest pizdą, bo jak ma się dwie łapy, to można pracować, więc niech zapierdala do roboty, a nie oddaje tam komuś ogon na lewo i prawo. Także pamiętaj, nie bądź chytry. Nie bądź tak sprytny, jak myślisz, że jesteś. Właśnie taki był lisek. Hmm? I to była właśnie ta legendarna pieśń ku, prze ku przestrodze. Nie wiem jakie wy mieliście. dajcie znać, bo mieliśmy naprawdę dzikie przedszkole. O! Jeszcze zostałeś? Myślałem, że się zaciąłem czy coś? Bo jeszcze jeden żart był w środku. Bo ten lisek, co nie? To on był taki chytry i mu się oberwało rękę i nogę, bo on kradł kury. Hmm? Dokładnie. A szczególnie te w panierce z kurczakolandii, jaką dobrze znamy. Kura, flet, cytryna. Trzy randomowe słowa, które totalnie nic nie znaczą. To taki żart. Że te kury w panierce. Ja wyobraziłem sobie to, że taki lis jak kury w panierce. Ja wiem, że te historie nie mają sensu czasem. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale właśnie takie mają być, żeby może pojąć, że nie do końca wszystko ma jakiś wielki sens.